Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej Platformy Obywatelskiej. Chcielibyśmy państwu zaprezentować dzisiaj naszą nową inicjatywę, zmiany ustawy Prawo Energetyczne, dzięki której gminy, samorządy będą mogły płacić mniej za oświetlenie. A o szczegółach bardzo proszę pani poseł Dorota Rutkowska. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jest to projekt posłów Platformy Obywatelskiej. Zmieniamy prawo energetyczne w takim bardzo małym wycinku. Dotyczy to zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną. Mówiąc najkrócej, najprościej, chodzi o zmniejszenie finansowania gmin za oświetlenie dróg. Krajowych i wprowadzenie takiego bardzo przejrzystego podziału tych kosztów pomiędzy samorządy i generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad. Obecnie obowiązujące przepisy pochodzą z 2003 roku i te przepisy nakładają obowiązek płacenia za oświetlenie. Wszystkich, wszystkich rodzajów dróg przebiegających przez gminy właśnie na samorządy. To było 12 lat temu. Jeśli powatrzymy na ówczesną mapę drogową Polski, to widzimy, że ona jest zupełnie inna niż obecnie. Ja przypomnę, że w 2003 roku mieliśmy w kraju łącznie ekspresówek i autostrad około 700 kilometrów. W 2007 było ich niewiele więcej, bo 900 kilometrów, a obecnie mamy ponad 3000 takich dróg. Czyli tam, gdzie jeszcze kilka lat temu było pole, w tej chwili przebiegają drogi, a gminy muszą płacić za. Oświetlenie. No jest to według nas wysoce niesprawiedliwe. Zresztą gminy też na ten temat coraz głośniej mówią. Ja podam tylko taki przykład z mojego terenu. To jest powiat Skierniewicki, gmina Kowiesy. Przez, na 7 kilometrach drogi ekspresowej S8, która przez tą gminę przebiega, są dwa węzły, za które gmina płaci 200 tysięcy rocznie za oświetlenie tych węzłów. natomiast no, budżet gminy jest niespełna 10 milionowy. Problem obecnie w skali kraju dotyczy około 1400 gmin, 8 miast na prawach powiatu i oświetlenia ponad 950 węzłów i ponad 6850 skrzyżowań. Proponowane przez nas zmiany w prawie energetycznym precyzyjnie określają miejsca, gdzie powinno być oświetlenie, i są to ulice, place, miejsca publiczne i wszystkie drogi publiczne. Natomiast w tych drogach publicznych nasz projekt wprowadza taki bardzo jasny podział, które które drogi, które, oświetlenie których dróg powinno znaleźć się w gestii samorządu, a za oświetlenie których powinna zapłacić Generalna Dyrekcja Dróg. I y, gmina będzie płaciła za y, wszystkie te miejsca, y, które wymieniłam i również y, za drogi y, lokalne, które służą y, mieszkańcom tej gminy, natomiast generalny dyrektor dróg będzie płacił za oświetlenie dróg ekspresowych, autostrad i również tych dróg krajowych, które przebiegają przez gminę, ale są poza terenem zabudowanym, to są zwykle obwodnice. One mają taki charakter bardziej tranzytowy i w niewielkim stopniu służą społecznościom lokalnym szacuje się, że obecnie zobowiązania jakie będzie przejmować na siebie Generalna Dyrekcja Dróg ja tutaj mówię, że to jest szacunkowe to są szacunkowe obliczenia wynoszą około 80 milionów w skali kraju. Generalna Dyrekcja Dróg rezerwuje w swoim budżecie na ten cel około 100 milionów. Rocznie, bo to się może zmieniać, to jest, to jest jeszcze kwota płynna. Projekt jest po konsultacjach ze stroną rządową. Jest tutaj oczywiście przychylność i, i tak naprawdę to też w pewnym stopniu Generalnej Dyrekcji Dróg rozwiązuje pewne, pewne problemy, które były z samorządami. Natomiast Wiem z doświadczenia i z kontaktów moich w terenie, że samorządowcy po prostu czekają na, na te zmiany. Dziękuję, Dziękuję bardzo.